Ano, co mają wspólnego panele fotowoltaiczne i ptaki? A kupy na tych panelach fotowoltaicznych, które one tam zostawiają? A u mnie jeszcze w dodatku, jak widzicie, mają gdzie siedzieć, bo są u góry wzmocnienia, wsporniki. I tutaj na całej linii, jak nie idzie, na pewno to będzie widać. Kubki, kubki, kubki i jeszcze raz kubki po ptaszkach. Także dzisiaj spróbuję jakoś je odstraszyć, bo na pierwszym trackerze, tam nie widać, ale jest na górze, zaraz podejdziemy, są takie grzybyki. A tu mi się grzybików nie chciało montować tak po prostu i spróbuję dzisiaj tego jegomościa. Nawet mam dwóch takich jegomości. Mówią, że takie kruki będą odstraszać. Także spróbuję je zamontować z tej strony. O, spróbuję zamontować na tych wspornikach na samej górze. Jednego tutaj, drugiego tam. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Panele się umyje. I zobaczymy, bo tu najczęściej gołębie siadają. Czy te gołębie już nie będą siadać. Także test, czy kruk odstraszy gołębie i inne ptaki od paneli i nie będzie kupek. Jak widzicie, mam takie grzybyki na tym pierwszym trackerze. Oczywiście przeszło gradybicie i w połowę wytukło, to są plastikowe grzybyki. I powiem wam już, jak się taka przerwa tutaj trafia, to te ptaszki potrafią nawet siąść, ale tutaj jest spokój święty. Czasem się coś trafi. Nie ma takiego wariactwa jak na tamtym. Także zobaczymy, czy ten kruk jest coś wart. No, już dawno mnie tu nie było. Takie sobie rusztowanko na szybko skleciłem. Było jak stanąć, bo trzeba po drabince, pyk, pyk, pyk. I jak mi wypadnie telefon, to będę miał. I tutaj na sporniku zrobi się otwór szóstkę. Kruczek przygotowany. Zrobiłem takie, nie wiem, postawić, może nie spadnie. O, tutaj. Takie mu tu zrobiłem. Szkoda, że nic nie widać. O, śrubkę mu tu wstawiłem na wylot. Z jednej strony mu tu wsadziłem, od dołu kawałek czegoś i będzie. Przykręci się go. O, robi się w profilu tam na górze otwór. I się go przykręci i zobaczymy, co z niego wyjdzie. No i jeden siedzi. Powiem wam normalnie, jak żywy. Sobie siedzi, zobaczymy, co z tego wyniknie. Panele się umyje. Drugi jutro. Jeszcze słoneczko mamy i nie będę instalacji obracał, żeby jakieś straty generować. A jutro mam czas. To jak będzie patrzyła na wschód, będziemy montować drugiego. Dzisiaj sobie tylko rusztowanie przerzucę i będzie. Ok. Także jedziemy. Normalnie kupska takie, że masakra wielgachna. Wymyję wszystkie ładnie. Zobaczymy jutro rano, czy ten koleżka sobie poradzi. Czy też na niego czasem nie narobią. Także jutro montaż drugiego. Oby się udało. Z jednej strony kruk, a z drugiej sobie gołąbek siedzi. Także widzę, że mają gdzieś te kruki. Ale zamontuję drugiego, to może nie będzie chociaż koło niego chciał siedzieć. Już oba, ale jak widzicie, ten z prawej tak dziwnie sobie siedzi. No niestety, tego z lewej też muszę obrócić, bo w południe, w te najdłuższe dni, zacienień będzie mi ogonem zacieniał panel. Także muszą być w takich dziwnych pozycjach. No nic, zobaczymy, czy to coś da. Po kilku dniach sprawdzę. Że sprawdzę, ja będę sprawdzał na bieżąco, ale jeszcze jeden film na sam koniec nakręcę. I zobaczymy, czy to po paru dniach zda egzamin. Minął tydzień od montażu, jest kolejna sobota. Nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbuję przybliżyć. Na panelach dalej jest nawalone. Po kolei, chociaż były coś 2 dni deszczowe. Ale powiem wam tak. Takie większe ptaki na pewno te kruki podstraszały, bo tylko gołębie siedzą tak naprawdę, mają gdzieś daleko te kruki. Siedzą sobie z boku jednego, drugiego, gdzie im się tylko chce i w ogóle na nie nie reagują. Ale coś takie większe ptaszyska
już omijają, bo przedtem tak jak miałem nawalone, to niektóre były kupy takie, że dosłownie, nie wiem, tak na parę centymetrów jak odpadywało, a teraz taka drobnica tylko jest. Także te kruki tak połowicznie się sprawdziły. No i tam gdzie są kruki, tam nie jest nawalone, bo gołębie nie chcą na te kruki siadać. Także kruk się tak sprawdza, o, do ozdoby. Ja i tak musiałem je tak na bok dać, żeby mi zacienienia na panelach nie robiły. Także słuchajcie, no, coś pomogło na pewno, bo te kupy są mniejsze. No niestety, trzeba będzie te grzebyki pozakładać. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ptaka nie uwiążesz. Także tak to wygląda. Produkcję trzeba robić dalej. Wieczorem umyć panele. I tyle. Kruk i panel fotowoltaiczny mogą być w parze, ale za bardzo im nie pomogą. Także pozdrawiam i słoneczka życzę. Jeśli Was interesują różne takie ciekawostki, to na moim kanale jest playlista od takich rzeczy. Ciekawostki, porównania, testy. To tutaj o fotowoltaice, buforach ciepła, z pompami ciepła, różne kombinacje. Także wszystko, co ciekawe robię, to wyrzucam do tej playlisty. I ogólnie zapraszam na mój kanał. Solar trackery, fotowoltaika, pompy ciepła. Pompy ciepła do CW, pompa ciepła przerobiona z klimatyzatora na monoblok. Co tam jeszcze jest? Piec elektryczny, no i różne właśnie takie ciekawostki, testy. Ogarnianie Audi 100 C3 z 84 roku. Też taki wynalazek mam. Także cały czas coś robię, kombinuję. Także zapraszam serdecznie. I co? I wszystkim Wam słoneczka życzę.